Z nowymi ogromnymi zakupami uzbrojenia dokonywanymi przez MON w Stanach Zjednoczonych i Korei Południowej jest trochę tak jak z zakupami świątecznymi. Takie zakupy nigdy nie udadzą się w pełni, jeżeli wyruszymy na nie 24 grudnia, czyli w ostatniej chwili. Podobnie rzecz ma się właśnie z zakupami czołgów, samolotów i armatohaubic z Korei i Stanów Zjednoczonych. Powinniśmy byli kontynuować nasze pierwotne zamówienia na czołgi Abrams, ale było to niemożliwe, ponieważ dostawcy nie dostarczą ich wcześniej niż w okolicach roku 2030. Powinniśmy byli zwiększyć kontrakty na F-16 i F-35, ale to jest również niemożliwe, bo F-16 nie ma w tej chwili na rynku, a F-35 również będą mogły zostać dostarczone dopiero w okolicach 2030 roku. Powinniśmy byli zwiększyć znacząco zamówienia na nasze polskie armatohaubice Krab i to jest również niemożliwe, ponieważ producent tych armatohaubic realizuje w tej chwili kontrakt dla Ukrainy i nie ma po prostu takich możliwości produkcyjnych, żeby wyprodukować kilkaset sztuk tego sprzętu w ciągu kilku najbliższych lat. Dlatego musieliśmy iść na wiele różnych kompromisów, dokonując ogromnych, bezprecedensowych zakupów uzbrojenia. Kupujemy 1000 czołgów od Korei Południowej, w dużej części dlatego, że 180 z nich może zostać dostarczonych możliwie szybko. Zamawiamy 700 armatohaubic, również koreańskich, również dlatego, że kilkadziesiąt z nich może zostać dostarczonych możliwie szybko. Kupujemy wreszcie samoloty, których w ogóle nie było w arsenale polskiej armii, czyli FA-50. Po prostu dlatego, że są dostępne na rynku i dlatego, że odrobinę pod pewnymi względami przypominają F-16, na których częściowo oparta jest ich konstrukcja, ale nie są to pełnoprawne, wielozadaniowe samoloty myśliwskie. Tak właśnie jest z całymi tymi zakupami. To seria kompromisów z realiami rynku i warunkami, w jakich przyszło nam dokonywać tych zakupów, co bierze się przede wszystkim stąd, że dokonujemy ich o długie lata za późno. Jeżeli chcą Państwo dowiedzieć się czegoś więcej, to zapraszam do obszernego tekstu, który na ten temat opublikowałem w OKO.press.